Cześć, jestem Klaudia Dokanowna no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Podziel substancje po danych wzorach na mocne i słabe elektrolity. I tutaj dwie zgapy, mamy wypisane mocne kwasy i mocne zasady. Natomiast mocnymi elektrolitami są także sole, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Zaczynamy od pierwszego, rozpoczyna się wodorem, czyli jest to Kwas. Jest to kwas chlorowodorowy, inaczej kwas solny. Mamy go tutaj w mocnych kwasach, to znaczy, że jest to mocny elektrolit. HF kwas fluorowodorowy, nie mamy go tutaj, to znaczy, że to słaby elektrolit. K2CO3 jest tutaj metal i reszta kwasowa, czyli ten związek chemiczny to. I to sprawdzamy na tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlenku w wodzie na końcu podręcznika. Jeżeli ma oznaczenie R, to znaczy, że jest rozpuszczalne w wodzie, i K2CO3 jest rozpuszczalne w wodzie, czyli jest mocnym elektrolitem. NaOH, wodorotlenek sodu, jest mocną zasadą, to znaczy, że jest mocnym elektrolitem. K3PO4, kwas fosforowy 5 nie mamy go tutaj czyli słaby elektrolit CuSO4 znów metal reszta kwasowa zatem ten związek chemiczny to sól przechodzimy do tabeli szukamy CuSO4 ma oznaczenie R czyli rozpuszcza nam się w wodzie jest mocnym elektrolitem H2S kwas siarkowodorowy, nie mamy go tutaj słaby elektrolit K no, przepraszam, HNO2, czyli kwas azotowy 3, nie mamy go tutaj, słaby elektrolit. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.